No jesteśmy w miejscowości V-Rybnik. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam tu nazwę, ale na pewno się pisze przez V-R-Bnik. I następnie będziemy teraz zwiedzać miasteczko. Pewnie coś potem zjemy na obiad. No i co ciekawe, w tym miasteczku jest najbardziej wąska ulica. Jedni mówią, że na świecie. Tego nie jesteśmy pewni, bo podobno jest gdzieś jeszcze bardziej wąska, ale na pewno najbardziej wąska ulica w Chorwacji. Może i na Bałkanach. No i idziemy zwiedzać. Idziemy sobie teraz na samą górę. Miasteczko tak bardzo fajnie wygląda, że one jakby wynurza się z wody, ponieważ jest na takim lekkim wzgórzu i na tym wzgórzu, na jego górnej części właśnie całe to miasteczko zostało wybudowane. Więc naprawdę fajnie to wygląda i ludzie, którzy mieszkają tutaj na samej górze, muszą mieć naprawdę piękny widok na Adriatyk. Powiedz wszystkim słuchaczom, jakie kupiłeś tutaj chipsy. Proteinowe chipsy, wysokiej jakości produkt, ze świńskiej skóry. 91% protein, tak? Tak, białka. 91% białka. Smakuje jak świńska skóra. Polecasz, nie polecasz? Polecam, jak ktoś lubi chipsy bacon, kurde. I prawie to samo, nie? No, ale ogólnie są niesmaczne, mi nie smakowały. Zobaczymy, co tam na dole się dzieje, czy tyle ludzi tam schodzi na dół. Idziemy. A, po prostu skakujemy do wody. Patrzymy jakiś plażnik. Smażnik, plażnik. No, tam takie bezpośrednie zejście tylko w wodę, nie? Myśleliśmy, że to jest ta najwęższa ulica. Ja tak nie myślałem. Myślałeś pewnie. Nie myślałem, bo wiem, że nie jesteśmy. Karolinka tak myślała, a jak zwykle się myliła. Nie, to Robson powiedział. Wszystko Karolina powiedziała. Czekajcie, to już mamy tą uliczkę. Znaczy jak chcecie, to idźcie. Ja i tak chcę poszukać, bo chcę ją nagrać. A gdzie pokazujesz kupię, Kuciu? Że gdzieś tu. Szukamy najbardziej wąskiej ulicy. Chyba tu. A to jest właśnie najbardziej wąska ulica w Chorwacji. Mówi się też, że na całym świecie, ale czytałem, że jednak nie na całym świecie, ale na pewno tutaj. Jaka to jest najbardziej wąska na całym tak. świecie? Na pewno w Chorwacji. Chorwacji. 43 cm Idziemy. Tutaj szerokości. O, jak chłodno się tu zrobiło. Możemy iść. O! O kurde! Trzeba bokiem iść. I się udało. O kurwa, problem! Problem! Co utknęło? Która część ciała? Jestem teraz
w najbardziej wąskiej uliczce, podobno na świecie, chociaż Konrad mówi, że nie. W Chorwacji na pewno. I ja, wszyscy idą bokiem, a ja mimo dużej głowy idę przodem. Bardzo proszę. Wy to jesteście. Bardzo proszę, jak przeszłam. Wypiliśmy sobie 3 kawki, 4 kawki. Ja wypiłem ice latte, Kasia też ice latte. Po 3 euro jedna. Robert Espresso 2 euro. I Karolinka też jakąś tam kawkę za 2 euro. Czyli wszystkie 4 kawy łącznie 10 euro. Super cena. A teraz idziemy do winiarni. Do winiarni idziemy. Będziemy oglądać, jak robią wino. Trzeba było nagrać ten lokal i pokazać, by tu ludzie nie przychodzili, bo się natną. Jest smakowała ciekawa? To podobno jest tradycyjne regionalne ciasto. Macie tu sernik, mak z rodzynkami, jabłko i to wszystko jest takim jakby chyba ciście francuskim od góry do dołu, nie? Ale i tak to jest najlepsze. Naprawdę dobre. Z serem. Jak to się nazywa? Bo... Nie wiem, no buła z serem generalnie, ale to jest taki ser twarogowy. Ciasto jest takie jakby nie do końca francuskie, pół francuskie, nie? Chyba filo. Naprawdę jest niezłe. A piekarnia tutejsza... Piekarnia Faurbnik. A ja bym chciała coś powiedzieć. Nie chciałam skorzystać z okazji, jako że temat kawy. Chciałabym powiedzieć, że w Ząbkach najlepszą kawę możecie wypić w Klawa Beza. Natomiast jeśli chodzi o Pragę Południe, to najlepszą kawę możecie kupić w Koza Cafe. Dziękuję, pozdrawiam. Tak a propos Chorwacji. A jeśli chodzi o Lipowo, najlepsza kawa jest u mnie. O. Roberta i Kasi. Lipowo, gmina Wiązowna. A teraz idziemy do winiarni. I don't speak. Czekamy na Kasię i Roberta, bo poszli po parasolkę, bo podobno ma padać, ale coś tak czuję, że może nie popada wcale. A oni są tam. Jest jakaś impreza? Nie, oni chyba nie mogą tutaj stać, a postawili te swoje torynki. Banda łysego pojechała! Karolina przerażona, bo właśnie usłyszała grzmot burzy, a tam właśnie ona nadchodzi. Tu masz jakąś wycieczką, 7 win za 27 euro, 5 win za 12 degustacji, nie? No, wystarczy 5. To dawajcie, no okej. Możesz jeździć miastą sobie? No, masz rakiję, wiesz? Co myślisz o likierach? A gdzie jest likier? W ogóle cię zwyżdża. Gdzie jest likier? 25 euro sobie. Tak, zestaw. To liwa fajnie wygląda. O, to jest rakija. Tylko wam powiem szczerze, nie rozumiem, bo jak weźmiemy sobie 4 takie osoby bez tego pudełka, to będzie o jeden tym mniej. No, co sami zrobimy w degustację? Are you having chocolate or coffee? Okay, and this, how does it smell? This is grappa. Grappa, czyli... A, ok. Jest taki wytrawny trochę, nie wiem. Braciszku, prosimy o ocenę. I Kasia? Super. Bierzemy ten. No, figa czuć, nie? To jest figa? Tak. Okay. Szybka decyzja. Bardzo, bardzo szybka decyzja. Bierzesz odet figę? Tak. Can I buy medica? Medica jest sweet, yes? Sprawdźmy wszystkie, bo to jest skupkowane. No dobra, tak jest. Ale nie, już tam bardziej, żeby każdą spróbować. Bierzemy na pewno figę, medikę. Mm-hmm. Jakie jeszcze mamy? Normalne. Jest like wódka, tak? Czyli jest imbir. Imbir, tak? Grapa. Imbir. Kozacki imbir, nie? Ja. Okej. Mocno może być. And trawa. Trawa. O, trawa for me. A wy to? Co to jest trawa? Nic nie ma, nie jesteś. Trawa? To taki jeden likier, buteleczka, kosztuje 6 euro. To u figę bierzemy. To figa, tak? No. To dużo będziemy figę, to znaczy. Tak, się poczęstuje każdy. 12 euro, taka duża butelka. Ona ile ma? Litr więcej? Ja sobie oli wezmę. 0,7. Dobra. Spędź, a ta trawa? A ta trawa to była ta ziołowa. Tak. Chcesz to wziąć? To może mało wiesz tą trawę, co? A medika też czym było? To były te zioła chyba, tak? Medika czy nie? Czy trawa? Ziołowa. Mocno
Ja się to w końcu, jakie widzieliście smaki? Co, trzy smaki, tak? Tak, wrzucę miodową. To jest miodowa. Miodową, figę. Figę i tą malutką trawiastą, czyli z ziołami. A, ziołami. Figa, bo chyba wezmę to. Tak brzuszek będzie bolał. Na bóle brzucha. Właśnie dojechaliśmy do miejscowości Stara Baśka. Troszeczkę uciekaliśmy przed burzą. Ale niestety obawiam się, że nie uda nam się przed nią uciec. Boże, oby nie doszło. Ja się bardzo boję burz. Bardzo. Okej, na 3-4 wszyscy machamy i będę odlatywał. Dawaj, 3-4. Pyk, pyk, pyk. Machajcie, machajcie. Odlatuję. Co tu jest? Co? Robal. Tam. A co ten? No jest taki, nie chodzą po podłodze. Zobaczcie, jak no i w takiej oto restauracji jesteśmy w Starej Baśce. Zamówiliśmy 4 kawy. Robert z Kasią muszę poszli sobie lody kupić. Tutaj jedna gałka lodów kosztuje 2,50 euro, czyli bardzo drogo. Na polskie to będzie powyżej 10 zł. No, tam jest 12 zł jedna gałka. Kawa natomiast kosztuje... Moja biała kawa 3 euro, czyli to będzie 12-14 zł, więc spoko cena, wydaje mi się. Kawy mają tutaj dobre ceny. Burza jeszcze nie przyszła, natomiast już widzimy, że o tam prawdopodobnie, tam gdzie jest już tak mglisto, to prawdopodobnie już tam deszcz pada. Więc czekamy, aż ten deszcz dotrze tutaj do nas. Wypijemy sobie kawkę i potem ruszymy pewnie do naszej miejscowości Malińska. Tam pewnie zjemy sobie obiadek i będziemy już do końca dnia odpoczywać. Nie wiem, jak z pogodą będzie. Jeżeli będzie ładna pogoda, też sobie może skoczymy na plażę. Pokorzystamy jeszcze ze słońca, którego obecnie nie ma. Może później będzie. A jutro ruszamy do Polski. I tak się skończy nasz długi weekend czerwcowy. Sternik z truskawką byliśmy. Chować się, Bety. Jedzie Skoda! Chwała wiecznej Polsce! Yes. Husaria! Ale ja wypierdoliłam na kawę. Zajebiście jest. Nie zjadę nikomu! Nikomu nie zjadę! Jedź! Jedź! Nawet nikomu! Chwała wiecznej Polsce! Husario! Niech lew ustąpi! Ja ożył. Jesteśmy w naszym małym miasteczku Malińska. Właśnie wchodzimy na taki dach z ogrodami. Tu u dołu w ogóle tego budynku całego, z tego co się orientuję, jest jakieś chyba muzeum. A my teraz idziemy spacerkiem tam wzdłuż tego całego brzegu. To jest ta lawenda, czy jak to się nazywa? Lawenda. No to macie lawendę. Tak właśnie wygląda lawenda. Proszę Państwa, poznajecie tą oto kobitkę? Sokoły, no mijajcie góry, lasy, doły. No i sobie w tej chwili tak spacerujemy. A Kasia sprawdza tutaj, jak tam mecz, co w świątek. Jak tam siostra sobie radzi? Wygra tam. Wygra? Ale chociaż no, jeszcze ma 2 punkty do wygranej. Jeszcze 2 punkty i wygra. 4, no, więc kochani, kibicujemy. Dawaj, idze dawaj. Świątek siostrze naszej Kasi Rybak.
Niech pójdzie w świat. Z rodziny Świątek. A to jest ten mecz, od którego ona zaczęła taką swoją największą karierę w Polsce, że wygrała Rolanda Garrosa, tak, za pierwszym razem. Tak, trzecie chyba zwycięstwo. Z rzędu. Obroniła tytuł. Ile? 10 banieczek padło? 10 banieczek. Jest! Wygrała! Dobra, to jest fajnie w ogóle. Proszę, jakie fajne miejsce. Tam jest ta miejscowość, w której mieszkamy. A tu wzdłuż brzegu co chwilę się pojawiają nowe miejscowości, można tak iść i iść. Gdzieś tam na samym końcu one się kończą i tam już dalej są po prostu takie dzikie plaże. A tutaj taka, jak widzicie, część rozrywkowa. Tak, słyszeliście, siostra Kasi wygrała po raz trzeci Rolanda Garrosa. Zobaczcie, wieżowiec z bliska. I tam kolejne. O, na samym dnie zobaczcie, ile tam jest, te czarne kulki. I dlatego kupiłem specjalne buty, żeby w Chorwacji bezpiecznie sobie chodzić po brzegu. Teraz przed Państwem Robert Rybak, były mistrz Polski w wioślarstwie. Pokażę, jak się robi podciąganie prawidłowe. Jak zrobisz 12, to masz maksymalną ilość punktów do egzaminu SOP-u. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze 3 i masz maksymalną ilość. 10. Jeszcze 2. 1. I ostatni raz. Ostatni, masz maksymalne punkty. Jest! 12. Proszę Państwa, to teraz kilometr biegu i chyba bieg kopertą. Nie wiem, co oni teraz tam mają. Teraz klasy. 3. Kasia, Elektra. 4. Jedziesz. Właśnie, o tam jest Maleńska i całym tym deptakiem tutaj przeszliśmy i zaraz będziemy wracać. No i tak sobie idziemy tutaj wzdłuż deptaka, wzdłuż Adriatyku i nagle natrafiliśmy na wesele. Zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Prawdziwe chorwackie wesele. Wygląda jak impreza otwarta. Wbijamy i jesteśmy. Pytanie, kto zauważy, że nie jesteśmy stąd. Muszę go ładnie się ubrać, koszula, ładne spodnie, garnitur i się bawimy.